Cześć, Maciek, Mawkar z tej strony, a dzisiaj do sprzedania Volkswagen Charan, czyli jedno z największych aut dostępnych jako auto osobowe. Auto jest w wersji 7-osobowej, ale o tym opowiem Wam resztę. A z ciekawszych rzeczy jest to bardzo rzadko spotykana konfiguracja, czyli mamy tu dwulitrową benzynę, 8-zaworową. Jak się nie mylę, wydaje mi się, że ta konstrukcja jeszcze była w Passacie B4, bo to jest wersja 115 koni, polecana, prosta. Łatwo tutaj wszystko ogarnąć, zwłaszcza, że pod Charanie, pod maską nie ma za dużo miejsca. Ciężko jest się dobrać do podzespołu właśnie, gdzie potrafiły te silniki mieć 2.8 VR6. Nie można było praktycznie nic tam wziąć bez rozebrania połowy samochodu, a tutaj dostęp jest wygodny. A coś jeszcze ciekawa rzecz, auto jest w klasycznym automacie. Teraz coraz więcej osób szuka automata do miasta czy na trasę. Nie oszukujmy się, wygoda jest wielka i przede wszystkim jazda takim samochodem jest o wiele płynniejsza i mniej stresująca. Coś jeszcze mogę Wam dodać o aucie. Auto ma bardzo niski przebieg, 205 tysięcy, co widać chyba po nim, bo widzicie, jak ten lakier fajnie się na nim błyszczy, jak lampy przede wszystkim nie są żółknięte, zmatowiałe, równe. A co do stanu technicznego, widać, że auto ma nowe tłumiki. Jak spojrzycie tutaj teraz na opony, oponki też są świeże. Jak się nie mylę, jak znajdę tutaj z 20 roku. I są to opony wielosezonowe, więc przyszły właściciel, myślę, że będzie miał jeszcze z nich pociechę na parę ładnych lat. Cóż jeszcze? No może pokażmy wnętrze tego pojazdu. Spójrzcie, tutaj fotele są naprawdę ładnie utrzymane, nie są podrapane. Tak samo jak pod sufitka, prezentuje się czysto i ładnie. Auto, jak tutaj widać na załączonym obrazku, niestety nie ma 6-7 fotela, ale jest zestawany na 7 osób, więc może po prostu poprzedni właściciel tego nie potrzebował, potrzebował dużego bagażnika. Ale łatwo idzie sobie dokupić te fotele po 100-150 zł. Jeżeli ktoś potrzebuje, nie wiem, 6-osobowego samochodu, jak najbardziej może tak zrobić. Tutaj jeszcze fajny bajer. Mamy fotelik dla dziecka, montowany fotel, więc to też jest duży plus. Można tu go sobie przypiąć. Może jeszcze Wam pokażę przód tego auta, bo też wygląda naprawdę dobrze, a potem będzie go ciężko pokazać. To fotel kierowcy, bardzo ładnie utrzymany, kierownica, ale to reszta jest do powiedzenia podczas siedzenia w aucie. Dobrze, to wracamy do wnętrza pojazdu. Jak widzicie, licznik i również przebieg, jest to 205 tysięcy, żadne błędy się tutaj nie palą. Mamy tutaj tą wersję rozbudowaną licznika z temperaturą, oleju oraz z woltomierzem. Fajna sprawa, nie wiem czemu rezygnują z tego producenci, zawsze się to przydaje. Auto też jest z komputerem pokładowym, tak jak widzicie, sobie tutaj przełączam funkcje jego, spalanie, takie rzeczy. Wszystko jak widać na zdjęciach. No to może przejdźmy sobie do lewej strony. Jak widzicie, to jest wszystko ładnie utrzymane, przełączniki od świateł, od lusterego centralnego, no ale jak to bywa w Volkswagenie, pokażę Wam, delikatnie jest to pozdrapywane, bo nawet delikatnie ruszam tutaj palcem, widzicie, to niestety znika. No taki jest urok Volkswagenów z tych lat. Niektórzy po prostu kupują te plastiki całe, wymieniają na czarne i mają to z głowy. Ale jak na ten rok, jest to naprawdę dobrze utrzymane. Potrafiłem mieć tak zniszczone, żeby były już praktycznie całe białe. A tu spójrzcie, dotąd praktycznie nie ma żadnego zużycia. Z drugiej strony chyba jeździła jakaś pani, bo więcej jest podrapane tego plasticzku. Ale lecimy dalej. Spójrzcie na kierownicę, jest skórzana, bardzo ładna, nie ma żadnego praktycznie śladu zużycia na niej, wygląda praktycznie jak nowa. Tu mamy jakiś uchwyt na telefon staromodny, jakiś Nokia, tu schoweczek taki na jakieś dokumenty, włączenie airbaga, tam jest drugi, już nie będę go otwierał. No i dalej przejdźmy do wyposażenia może. I tutaj mamy również bardzo fajną i rzadko spotykaną rzecz w Volkswagenie, ale że to była też kooperacja z Fordem, mamy podgrzewaną przednią szybę, więc duży plus w zimie. Oczywiście podgrzewane również są przednie fotele
Jest też nawigacja. Zawsze to jest jakiś tam plus, bo możemy sobie to radio wymienić na duży 2 DIN i antenę już po prostu mamy i nie musimy sobie się męczyć z zakładaniem anteny gdzieś przy szybie. Jak widzicie, klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa jest również na tylnie siedzenia, więc dzieci też będą miały chłodno. Fajnie te kubeczki tutaj działają, nic się nie zacina, nie jest to pouszkadzane. Tutaj dalej przejdźmy do sekcji na środku. Tutaj wybierak biegów, też jest niezużyty, te plastiki są ładne. Tu macie uchylane jedną tylnią szybę, nie wiem czemu to tak stosował Volkswagen, ale tak jest. Można sobie może ewentualnie uchylić, żeby auto się wietrzyło. Tutaj też jest bardzo ładnie utrzymane przy tym lawarku, nie jest przede wszystkim brudne. Fajnie, fajnie, podoba mi się to, bo szalane potrafią być no, przy dużej gromadce dzieci dość mocno zużyte. Co jeszcze? Tutaj macie dość duży schowek na okulary. No, nawet tutaj jakieś tam okulary czyjeś się zostały. Będą w prezencie dla następnego kupującego. A co dalej? Spójrzcie, jaki tutaj ten wóz jest pojemny. Spokojnie, kładziecie sobie 1,5-litrową butelkę i ona się mieści bez problemów. Przy okazji mamy jeszcze tutaj nawet schowek drobny na jakieś rzeczy. Więc o pojemność na schowku i takich innych przydatnych cech nie musimy się martwić. Z ciekawej rzeczy wóz ma aż 12 airbagów w każdym słupku. Nie wiem, czy mi złapie ostrość. Jest airbag, cyk, 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 czyli na samych słupkach, nawet w ostatnim mamy 4 plus fotel, to jest 5 i 6 jest z przodu, czyli razy 2 po dwie strony mamy 12 airbagów. No, potrafiłoby to tak zawstydzić, nie? Jedno młodsze auto. Pokażę wam jeszcze fotel. Też jest fajnie utrzymany. Tu wziąłem brief, żeby wam pokazać, że auto jest 7-miejscowe pod S1. Poczekajcie sekundkę. Mamy ilość miejsc, więc tutaj wystarczy dołożyć dwa fotele. Jeżeli ktoś w ogóle tego potrzebuje, bo nie oszukujmy się. Niektórzy po prostu kupują też szarana, żeby wozić 5 osób wygodnie i mieć bagażnik, tak? No bo gdy włożymy dwa fotele, no to ten bagażnik robi się naprawdę mały. Spójrzcie na mój fotel, też jest bardzo ładnie utrzymany. Pokażę wam jeszcze z tej strony, naprawdę zero śladu zużycia, a co nie jest takie oczywiste przy tym modelu pojazdu. No myślę, że wymieniłem wam tutaj wszystkie cechy tego auta. Jeżeli macie jakieś pytania, zawsze możecie tutaj zostawić na YouTubie. Ewentualnie napisać maila lub też odezwać się przez moją stronę mavkarotomoto.pl lub też Instagrama mavkarauta. A jeżeli akurat interesują was inne auta, możecie zawsze zasubskrybować kanał i go polajkować film, gdy będę wiedział, że jest sens to nagrywać. I może akurat za tydzień, dwa wpadnie wam samochód takiego, jakiego szukacie. To by było na razie na tyle. Pozdrawiam.